Natomiast ten wyniesiony z czasów komunizmu system podatkowy, który był skażony marksizmem i generalnie definiował się jako podatek, to jest gdzieś narzędzie do wymierzania sprawiedliwości społecznej. Odbierać bogatym, dawać biednym, najlepiej po drodze sobie, tak, tym wszystkim pyskaczom urzędniczym i politycznym. Czyli to pokutuje w Polsce. Podatki są według filozofii marksistowskiej, że to jest narzędzie do karania obywateli. I tu urzędnik może sobie pozwolić na wiele, bo dajcie mi tutaj paragraf, to my ci zaraz tu pokażemy, gdzie raki zimują. I tak nie może być. Dlatego uważam, że podatki powinny być według tej filozofii składki obywateli na cel wspólny. I niech obywatele sobie ustalą, co jest cel wspólny. Jak sobie ustalą, że tęcza, no to ich sprawa, no trudna rada, no ja ludziom oleju do łba nie naleję. Ale jak ustalą, że nie tęcza, no to już wiemy, na co naprawdę wydajemy, na co nie. Wtedy się okaże, jaka kwota jest potrzebna. Nawet wiecie, pijaki spod sklepu, jak prowadzą akcje, że tak powiem, zorganizowania budżetu, to się na coś składają, a nie tak, no dawajcie co macie. Tylko słuchajcie, wino kosztuje 6,50, tak, zbieramy 6,50. Kto ile ma? No ten ma 2 złote, ten ktoś ma więcej, to już mi nie zabierają wszystkiego, bo więcej by się nie składał. Czyli zobaczcie, więc więcej rozumu takich meneli spod sklepu niż w systemie fiskalnym państwa polskiego. Bo gdyby to...